Piątek, 17 marca. Katarzyna Wierzbicka, zapraszam na wydarzenia. Do Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu trafiły już dary z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będą służyć pacjentom oddziału pediatrycznego. Pediatria w Tarnobrzeskim Szpitalu liczy 30 łóżek. Rocznie na oddziale przebywa blisko 1000 pacjentów. Od kilku dni zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi mogą korzystać z nowoczesnych, kolorowych łóżek podarowanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie są funkcjonalne i spełniają najnowsze wymogi. Trafiło 10 łóżeczek niemowlęcych, łóżeczek o wysokim standardzie, ze szafeczkami, łóżeczek wysokich, bezpiecznych, ponieważ dzieci w tej chwili są coraz większe, coraz bardziej dorodne. W związku z tym poprzednie łóżeczka, które mieliśmy, były troszeczkę za niskie i nie zapewniały w pełni bezpieczeństwa. Oprócz tego otrzymaliśmy 3 łóżka, które umieściliśmy tutaj na tej sali, to jest sala półintensywnego nadzoru. To są łóżka młodzieżowe, które mogą właściwie służyć już i osobom dorosłym. Są z pilotem, więc wszelkie możliwości mamy do ułożenia pacjenta w takiej pozycji, jaka w danym schorzeniu jest potrzebna. I w zamiarze mamy otrzymać 4 łóżka, też młodzieżowe, z tym, że oczywiście już nie będą to łóżka z pilotem, ale będą nam doskonale służyć. Łóżka to jednak nie jedyne prezenty od fundacji. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pielęgniarki mają do dyspozycji skaner do badania przebiegu żył, który niezwykle ułatwi im pracę. Wykonanie wkłucia u małego dziecka, a jeszcze u dziecka, które jest otyłe, to jest ogromny wyczyn. Mamy doskonałe panie pielęgniarki, które te wkłucia wykonywały dotychczas wspaniale. Rzadko zdarza się, żeby musiały wykonać to wkłucie przy drugim czy trzecim razie, ale to urządzenie niezwykle ułatwi nam pracę, szczególnie u małych niemowląt. To pierwszy taki większy prezent od orkiestry dla tarnobrzeskiej pediatrii. Z poprzednich finałów na oddział trafiły pompy infuzyjne i aparaty do mierzenia ciśnienia. Ja właściwie pracuję tu tyle lat, że od pierwszego finału uczestniczę w zbiórce i otrzymujemy sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zasługi są niewyobrażalne i ten sprzęt, który stoi, służyć będzie na pewno przez wiele, wiele lat i on skutkuje wymiernymi efektami. Więcej dzieci jest zdrowych, więcej dzieci nam przeżywa, co oczywiście jest niezwykle ważne dla nas wszystkich. Także pamiętajmy, że każda złotóweczka, która jest wrzucona do puszki, corocznie przez każdego z nas wraca do nas. Wraca w 100% albo nawet i więcej. I każdy z nas w każdym szpitalu spotka się z tym sprzętem i będzie korzystał dla przede wszystkim dobra naszych dzieci. Dwa tarnobrzeskie przedszkola przejdą gruntowny remont. Na ich przebudowę miasto otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Mowa tu o przedszkolu nr 7 przy ulicy Zwierzynieckiej i przedszkolu nr 15, zlokalizowanym przy ulicy Świętej Barbary. Obie placówki zyskają nowy wygląd dzięki projektowi, jaki został złożony przez gminę. To był taki projekt, który dotyczył w większości akurat powiatu bieszczadzkiego. Postanowiliśmy jednak złożyć swoją aplikację, i powiem tak, że ze środków z rezerwy udało się te pieniądze pozyskać, a więc kwota przebudowy tych dwóch przedszkoli to jest 990 tysięcy złotych, przy czym środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to jest 840 tysięcy złotych, a więc koszt gminy to 150 tysięcy złotych. Oprócz zaplanowanych wcześniej termomodernizacji obu przedszkoli, w placówkach wiele się zmieni. Wnętrza zostaną przebudowane, pojawią się także nowoczesne place zabaw. Te place zabaw to będą w granicach, jak patrzyłem na kosztorys, w granicach 170-180 tysięcy złotych dla jednego i dla drugiego przedszkola. Te place zabaw będą monitorowane, także będzie też większe bezpieczeństwo i nikt nam tych placów zabaw nie będzie też niszczył. To już nie mowa o dzieciach, tylko o wandalach. Jak zapowiada prezydent, budynek przedszkola nr 7 zostanie dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Potrzeby tych dzieci są ogromne, ilość tych dzieci też jest coraz większa i myślę, że dostosowanie warunków przedszkola do
do ich potrzeb, do ich rozwoju jest niezmiernie ważne i potrzebne. W przedszkolu numer 7 dodatkowo będzie winda, a więc takie przedszkole będziemy przystosowywać dla dzieci niepełnosprawnych, bo jest też taki plan, żeby to było dodatkowe przedszkole integracyjne. W tym momencie mam tylko jedno w Tarnobrzegu. Oprócz windy też, no to wiadomo, już muszą być toalety przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Plac zabaw również w przedszkolu numer 7 będzie dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych. W związku właśnie z tym projektem, z przebudową, powstanie piąta grupa, która będzie grupą integracyjną. Wykorzystane będą pomieszczenia, które kiedyś służyły jako pralnia. W tej chwili też stoją tutaj jakieś pralki, ale są to pomieszczenia, które właściwie nie są wykorzystywane i właściwie dają możliwość stworzenia piątej dodatkowej grupy. Mamy tam taki gabinet, który był kiedyś gabinetem lekarskim. W tym miejscu powstanie łazienka, powstanie również szatnia oraz winda. Wszystko będzie dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z orzeczeniami, dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przebudowa i co za tym idzie powstanie nowych sal pozwoli na przyjęcie większej liczby przedszkolaków. Planowane jest, że łącznie będzie 47 miejsc więcej. Takie też jest kryterium tego projektu, a więc my te pieniądze otrzymujemy, ale potem też musimy wykazać, że tych dzieci będzie więcej i na to liczymy, że faktycznie tych dzieci w tych nowo przebudowanych przedszkolach będzie zdecydowanie więcej. Gruntowny remont przedszkola przejdą jeszcze w tym roku. Zgodnie z założeniem prace mają zakończyć się wraz z termomodernizacją budynków, która ma zostać przeprowadzona do 15 września. Tarnobrzeg intensywnie przygotowuje się do sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Plaża została uprzątnięta, pojawił się też świeży piasek. Najpierw plaża została wysprzątana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z nieczystości, które zalegały na niej po zimie. Prace rozpoczęły się już na początku tygodnia i były związane również z przycinaniem trzciny rosnącej wzdłuż brzegu. Potem został przywieziony piasek. Tego piasku faktycznie już było coraz mniej. W tamtym roku, w 2016, uzupełnialiśmy plażę o 700 ton piasku. W tym roku podjąłem decyzję, że tego piasku będzie zdecydowanie więcej. A ze względu na to, że w tym momencie woda jeszcze jest spuszczona, tej wody jeszcze jest mniej, a więc uzupełniamy te ubytki, które są, a więc nie będzie, mam nadzieję, że już nie będzie widocznych tych gołych płyt, one będą zasypane piaskiem. Tego piasku w tym roku nawozimy do końca tygodnia 2000 ton. Docelowo piasek ma zostać rozprowadzony na długości 3 km. Tutaj akurat z tej strony mariny to może mniejszy problem był. Większy problem z ubytkiem piasku jest tam, gdzie znajduje się baza płetwonurków. Tam też będzie piasek uzupełniany. Gdy piasek zostanie już rozprowadzony po plaży, rozpocznie się proces uzupełniania zbiornika wodnego. Zgodnie z planem ma to nastąpić po 20 marca. W tym momencie kopalnia siarki machu w likwidacji bada wodę wiślaną. No jeżeli woda będzie spełniała, powiedzmy, te wszelkie kryteria, to zostanie wprowadzony proces uzupełniania tej wody. Nowy sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim rozpocznie się 1 maja. Działają w różnych dziedzinach życia, a ich praca została dostrzeżona. Laureaci plebiscytu Człowiek Roku 2016 organizowanego przez redakcję gazety Echo Dnia odebrali nagrody podczas uroczystej gali w Stalowej Woli. Była to pierwsza edycja plebiscytu Echa Dnia na Podkarpaciu promującego wyjątkowych mieszkańców regionu, a dokładnie 3 powiatów północnej części województwa podkarpackiego – Niżańskiego, Tarnobrzeskiego oraz Stalowowolskiego, którzy w minionym roku 2016 odnosili sukcesy lub wykazali się inicjatywami godnymi naśladowania. Chcieliśmy podsumować w jakiś sposób dany rok. No, to jest ważne, żeby jak mija rok, żeby on tak nie szybko nie przeleciał, tak, żeby nie uległ zapomnieniu, żeby na chwilę zatrzymać się, zastanowić i spróbować podsumować najważniejsze wydarzenia i osoby, które za nim stoją i pokazać tych ludzi. To myślę, że szczególnie ważne będzie, kiedy sięgniemy do tego za kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, że coś takiego się działo. Do tytułów pretendowali kandydaci nominowani przez dziennikarzy Echa Dnia, jak i samych czytelników. Wybory odbywały się za pomocą SMS-ów, klików na Facebooku oraz portalu gazety. Wiele osób i środowisk bardzo angażowało się w popieranie jak gdyby osób, które wyszły z tych środowisk.
ale również no, wiele ludzi normalnych, dla którego ktoś, kto nie wiem, pracuje w domu kultury, czy prowadzi jakiś fajny dom opieki społecznej, bo to są bardzo różne dziedziny, no też te osoby, ich praca jest doceniana, także myślę, że mogą być osoby, które dzisiaj zostały wyróżnione, szczęśliwe z tego powodu, że mogą mieć poczucie, że ich praca jest doceniona, że jest zauważona, że ktoś to widzi, że zrobili, także myślę, że to jest bardzo ważne i dla nich, i dla nas. Cieszymy się, że spowodowało to tak duże zainteresowanie. Podczas uroczystej gali w Stalowej Woli nagrodzeni zostali zwycięzcy, a także osoby wyróżnione. W powiecie niżańskim tytuł Człowieka roku 2016 trafił w ręce Waldemara Grochowskiego, burmistrza Rudnika nad Sanem. Zazwyczaj nie dostaję nagród, uczestniczę w plebiscytach drugi raz. Jestem ogromnie zadowolony. Nie traktuję jej jako nagrody zawodowej. Jest to po prostu uznanie i sympatia mieszkańców Rudnika, mojej miejscowości, dla mnie. Jestem szczęśliwy. Ta nagroda sprawia mi ogromną radość. Czuję się jak dziecko. W powiecie stalowowolskim najwięcej głosów uzyskał Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. To bardzo osobiście duże wyróżnienie i odbieram je z dużą wdzięcznością dla wszystkich czytelników, osób głosujących, ale przede wszystkim traktuję to jako wyróżnienie całego zespołu ludzi. Ja mam ten wielki zaszczyt i przywilej być prezydentem miasta Stalowej Woli, wspaniałych mieszkańców, a do tego wspaniałych współpracowników. I odbieram tą nagrodę jako takie wotum zaufania dla działań, które są podejmowane przez samorząd stalowowolski, a dla nas to bardzo potrzebne, bo to taki wiatr w żagle. W Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim człowiekiem roku 2016 został wybrany Grzegorz Kiełb, prezydent Tarnobrzega. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Damian Szwagierczak, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu oraz Barbara Zych, kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu. Ja jestem bardzo wzruszona. Wszystkim, którzy oddali na mnie głos, zauważyli, że to, co robię, jest potrzebne i przynosi ulgę. Jest dla mnie podziękowaniem za wszystko, co do tej pory zrobiłam. Ale podkreślam z całą stanowczością, pomysłów mogę mieć naprawdę bardzo wiele, ale bez mojego zespołu i bez ludzi życzliwych, bez przyjaciół, bez wolontariuszy i bez wsparcia po prostu nie ma mnie. Więc moje dzisiejsze wyróżnienie rozkładam na czynniki dla tych wszystkich, którzy są zawsze z nami i za to z całego serca dziękuję. Sam udział już mnie bardzo mocno zaskoczył, bo zostałem poinformowany przez dzieciaki, które wpadły do gabinetu i czy widział pan na Echu Dnia, bierze pan udział w plebiscycie. Byłem zaskoczony, a później tak naprawdę ta masa głosów naprawdę przerosła mnie dość mocno. Tym bardziej, że to nie głosowały tylko te dzieciaki, które są, ponieważ mamy jeden IP, a tu nie można było głosować z jednego IP wielokrotnie. Także wiele osób cieszy się, że docenia pracę, która jest wykonana w Skopaniu i tu tak jak mówię, no, to wyróżnienie jest również dla wszystkich pracowników, dla wszystkich wychowanków, bo to też oni kształtują ten dom. Podczas gali nagrody otrzymali również zwycięzcy plebiscytu Miss i Mister Studniówki 2017. Tytuł Mistera otrzymał Bartłomiej Jaworski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Z kolei Miss została Sylwia Majewska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, również w Stalowej Woli. Dalej nie wierzę, że udało mi się to wygrać i nie wierzyłam naprawdę. Tyle pięknych dziewczyn brało w tym udział i że akurat mi się udało, to totalne zaskoczenie. No na pewno to jest coś, co pozostanie w mojej głowie na długo, bardzo długo. Cudowne przeżycie i polecam brać w tym udział przede wszystkim. Oprócz nagród i gratulacji na wszystkich gości czekały artystyczne niespodzianki. Maria Bera, członkini terenowego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku, zaprezentowała monolog Hanki Bielickiej. Z kolei magik Sebastian Ciejka czarował publiczność, serwując wszystkim potężną dawkę zarówno magii, jak i dobrego humoru. Są młodzi, ambitni, mają wiele ciekawych pasji i chętnie pomagają innym. Mowa o młodych tarnobrzeżanach, którzy pretendowali do tytułu 8 wspaniałych. Komisja wybrała.
Ośmiu Wspaniałych to konkurs z wieloletnią tradycją. Od ponad 20 lat co roku kapituła konkursowa wybiera spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ósemkę tych, którzy wyróżniają się swoją postawą, zachowaniem czy też działaniami. Do pierwszego etapu konkursu uczniów zgłaszają nauczyciele. Spośród wszystkich zgłoszeń, a w tym roku wpłynęło ich 24, kapituła konkursowa do drugiego etapu wybiera najlepszą dziesiątkę. Naprawdę ciężki wybór, bo jak się czytało o tych osobach, to w zasadzie każda osoba zasługiwała na to miano, że powinna za to wszystko, co robi, za tą bezinteresowną pomoc, działalność, powinna być w jakiś sposób wyróżniona. No ale konkurs jest taki, że możemy wybrać tylko ósemkę. Drugi etap konkursu to rozmowa z członkami komisji. Zadawali oni młodzieży wiele pytań, chcąc bliżej poznać ich działania. Ciekawi byli pasji, działań oraz życiowych celów młodych ludzi. Ja mogę powiedzieć o sobie, na co ja zwracałam uwagę. Przede wszystkim na cechy charakteru, bo dla mnie jest bardzo ważne, jaki ktoś ma charakter. Czym się w swoim życiu kieruje? No i oczywiście te wszystkie działania prospołeczne, działania na rzecz parafii, środowiska, szkoły, uczniów, to są młodzi ludzie, którzy posiadają taką jak gdyby charyzmę, coś co powoduje, że to właśnie z tych 24 ja na przykład zdecydowałam się brać ósemkę, choć powiem, że było mi bardzo ciężko. Nic w tym dziwnego. Działania, które podejmują młodzi ludzie, są niezwykłe i godne podziwu. Robię różne musicale, organizuję. Organizowałam też różne akcje charytatywne i jestem w Klubie Ośmiu Wspaniałych, który też bardzo dużo działa charytatywnie. Należę do harcerstwa od trzeciej klasy podstawówki, jak również ćwiczę karate od czwartego roku życia. Brałam też udział w projekcie Chronimy Młodość w sieci. Głównie działam, jak widać po mnie, w harcerstwie. Harcerstwo jest głównie dla mnie taką płaszczyzną, w której się spełniam. Jestem zastępowym, mam pod sobą 10 osób, poza tym udzielam się w harcerskim klubie ratowniczym. W gimnazjum brałam udział w projekcie Przystanek ku dorosłości Stowarzyszenia Sami dla Siebie, a finansowany był przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i tam byłam w grupie wolontariuszy Dawcy Nadziei. Organizowaliśmy akcję dla szpitala w Lublinie. To jest taka jedna z większych naszych akcji, gdzie zebraliśmy maskotki, to co dzieci lubią najbardziej, i książeczki edukacyjne oraz książeczki mojego autorstwa. No i również współpracowaliśmy z Domem Samotnych Kobiet imieniem brata Alberta w Gorzycach, gdzie spędzaliśmy czas ze staruszkami, czytając książki, rozmawiając albo słuchając tego, co opowiadają nam ze swojej młodości, co jest motorem, uśmiech tych ludzi. To, że potrafimy wyciągnąć ich chociaż na moment z tej szarej rzeczywistości chorób, bólu, smutku, a czasami też braku kogoś bliskiego, bo w przypadku tych pań one nie miały nikogo bliskiego, a w przypadku dzieci mogliśmy oderwać ich od tych leków i stworzyć im taki bajkowy świat. Wystarczyło się uśmiechnąć i już to dziecko dawało nam swoje serce, tak? Ja sama wiem, jak to jest, kiedy przychodzi ktoś z zewnątrz. Ja byłam zawsze w siódmym niebie, kiedy wszystko mnie bolało, nie miałam włosów, nie miałam rzęs, ale przyszedł ktoś, potrafił się do mnie uśmiechnąć i powiedzieć mi, że jestem piękna. Więc to było takim, i teraz ja chcę dać to, co zostało dane mi. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ale wybrać trzeba było. Tytuł Ośmiu Wspaniałych otrzymali Jagoda Drost, Aleksandra Kuroczko, Filip Baran, Emil Cymer, Martyna Zimnicka, Grzegorz Sitek, Gabriela Puzio i Wiktoria Janeczko. No było coś w tych osobach takiego jednocześnie i wzruszającego, ale też właśnie taki charakter, taka upartość, takie dążenie do celu, wyznaczanie sobie, czego oni pragną dla siebie, dla innych. Także mówię, to najbardziej mnie zafascynowało, bo mówię, no od tylu lat, co jestem w tym konkursie, także mam porównanie. I to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Czuję się zaszczycona, że mogę tutaj być, że w ogóle ktoś mnie docenił i że dalej mogę robić to, co lubię, czyli pomagać. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że się dostałam, bo nawet nie przypuszczałam, że mogę być tutaj. I to było dla mnie zaskoczenie. Ja działam tak dla innych, nie dla siebie, że coś za to oczekuję, tylko po prostu dla innych. Jest to taki zastrzyk energii. Każdy takiego rodzaju konkursy i tak dalej są taką motywacją na następne działania.
do udziału w eliminacjach ogólnopolskich konkursu Ośmiu Wspaniałych w Gdańsku spośród tarnobrzeskich laureatów została wytypowana Jagoda Drozd. Nigdy się nie spodziewałam, że moja praca zostanie w ten sposób doceniona. To, co nad czym pracuję, nad czym, to nie jest, nie mogę powiedzieć, że tracę czas, bo ja uwielbiam ten czas na to przeznaczać. Będę robić więcej i więcej i coraz więcej pomagać, coraz więcej robić. W maju podczas uroczystej sesji Rady Miasta Tarnobrzega nastąpi oficjalne zaprezentowanie laureatów lokalnej edycji konkursu i wręczenie okolicznościowych nagród. 3 lata ciągnęła się sprawa mężczyzny z Tarnobrzega, który zaciągał kredyty i pożyczki na klientów swojej firmy i znajomych. Ostatecznie zakończyła się w sądzie apelacyjnym w Rzeszowie. Przypomnijmy, 42-letni mieszkaniec Tarnobrzega, prowadząc działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży i montażu stolarki okiennej, zaciągał kredyty w bankach, wykorzystując dane swoich klientów oraz przyjaciół, fałszując umowy kredytowe. W listopadzie minionego roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok, wymierzając karę 8 lat pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia szkód względem poszkodowanych, a także zakaz prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. Wyrok był nieprawomocny, więc oskarżony miał prawo wnieść apelację. Z tego prawa skorzystał. 6 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, przychylając się do wniosku prokuratora, wymierzył oskarżonemu karę 8 lat pozbawienia wolności. Oskarżony nie stawił się w sądzie na odczytaniu wyroku. Już od ponad 2 miesięcy w urzędach skarbowych można składać rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2016 rok. Od 15 marca można to zrobić w łatwiejszy sposób. W Tarnobrzegu poprzez analogię do roku ubiegłego tych najbardziej popularnych PIT-ów, czyli zeznań PIT-37, ma wpłynąć około 32 tysiące. Do tej pory zostało złożonych 17,5 tysiąca, z czego 14,5 tysiąca drogą elektroniczną. Ci, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem, mogą skorzystać z nowego rozwiązania wprowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Polega ono na tym, że całe rozliczenie podatnika będzie robione przez Urząd Skarbowy. 3 podstawowe warunki tego rozliczenia to są takie. Po pierwsze, mogą korzystać tylko z tego rozliczenia osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli najczęściej korzystają z PIT-u 11 od pracodawcy. Drugim warunkiem, że są określone ramy czasowe, od 15 marca do 18 kwietnia, w ten sposób można się tylko rozliczyć. I trzeci warunek, tylko i wyłącznie przez internet. Samo rozliczenie technicznie polega na tym, że podatnik powinien wejść na portal podatkowy, tam zarejestrować się, zalogować, no i go już system później poprowadzi, co ma robić, złoży wniosek przez internet do urzędu. Urząd w ciągu 5 dni powinien podatnikowi dać odpowiedź zwrotną, proponując, jak będzie wyglądało jego rozliczenie. Podatnik, jeżeli się z tym godzi, to zatwierdzi, jeżeli nie, to może swoje poprawki wprowadzić, a jeżeli zapomni tego zrobić, to zeznanie wróci do urzędu w takiej formie, jak pierwotnie urząd zaproponował i będziemy uważali, że podatnik został rozliczony. Jak mówi Marek Skocki, naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, takie rozwiązanie niesie wiele korzyści. Maksymalnie usprawnia podatnikom rozliczenie. Dużym ułatwieniem może być też to, że do tego programu przystąpiły największe banki i podatnik może wejść do systemu podatkowego ministerstwa, jak gdyby, poprzez swoje konto bankowe. Czyli powinien się zalogować tylko raz na swoje konto bankowe, tam powinno być wejście już do portalu podatkowego, no i dalej standardowo może się z urzędem rozliczać. Podatnik rozliczający się w ten sposób oczywiście będzie mógł skorzystać z ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, możliwości przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, a także rozliczyć się ze współmałżonkiem. Składanie elektronicznej wersji PIT, czyli e-deklaracji, nie ma jednak wpływu na szybszy zwrot podatku. Tak to się złożyło, że w latach ubiegłych, chcąc jak gdyby zachęcić do korzystania podatników z rozliczania przez internet, stosowaliśmy pewien rodzaj promocji. Przyspieszaliśmy troszkę zwroty te przez internet. Natomiast w tym roku nie mamy za bardzo takich możliwości. No i ta promocja jak gdyby pomalutku wygasła. No i wszystkich traktujemy w miarę jednakowo. Powiem tak, że ustawowy termin zwrotu wynosi 3 miesiące. W tej chwili realizujemy te zwroty w ciągu 1 miesiąca. Ten okres może się zacząć troszkę wydłużać z różnych względów, przede wszystkim ze znacznym napływem deklaracji, ale staramy się tego miesięcznego terminu pilnować.
Warto dodać, że nadpłaty podatku dochodowego dla podatników są dobrym źródłem pokrywania długów. Często zwrot zajmowany jest przez komorników podatkowych. To budzi wiele kontrowersji, jednak jest zgodne z prawem. Jak można przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, rekordowo niskiego bezrobocia? Jak dopasować system edukacji do potrzeb rynku pracy? Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. W związku z podjętymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu i Powiatową Radę Rynku Pracy w Tarnobrzegu działaniami mającymi na celu przygotowanie analizy perspektyw lokalnego rynku pracy, na spotkanie zaproszono dyrektorów powiatowych urzędów pracy i przewodniczących powiatowych rad rynku pracy ze Stalowej Woli, Niska, Mielca, Sandomierza i Tarnobrzega. Jak się okazuje, głównym problemem rynku pracy jest to, że osoby zarejestrowane w urzędach pracy nie posiadają pożądanych przez pracodawców kwalifikacji. My musimy się tutaj zastanowić nad tym, jak zaktywizować tą część osób bezrobotnych, która nie ma dostosowanych kwalifikacji, jak pomóc im, jak pomóc poprzez to pracodawcom. Musimy się zastanowić, jakie uruchamiać nowe kierunki, sugerować, prawda, uruchamianie nowych jakichś kierunków szkoleń dla tych osób, bądź też nauczania, prawda, czy w szkołach średnich, czy w szkołach wyższych. Po prostu deficyt jak gdyby w tej chwili na specjalistów, zawodów, które są niezbędne w naszym regionie, jest duży i nad tym musimy poradzić wspólnie, ponieważ jest to problem nie tylko jednego urzędu pracy. Mówimy o zawodach budowlanych, mówimy o zawodach mechanicznych, mówimy o zawodach gastronomicznych. Po prostu w tych obszarach ciągle są deficyty i pracodawcy zgłaszają nam te braki. W Polsce stopa bezrobocia wynosi 8,6. Powiat tarnobrzeski na tle kraju ma wyższą stopę bezrobocia, wśród ościennych powiatów mniejszą natomiast mają powiaty mielecki i stalowowolski. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje przedsiębiorcom miejsce na zorganizowanie różnego typu szkoleń. Z ostatniego, dotyczącego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skorzystało 30 pracowników lokalnych firm. Z propozycją kształcenia w tym zakresie wyszło Centrum Obsługi Inwestora. Jest to szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ponieważ nowelizacja kodeksu pracy spowodowała, że każdy z przedsiębiorców powinien mieć chociaż jedną osobę przeszkoloną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wyszliśmy naprzeciw przedsiębiorcom i postanowiliśmy zorganizować w Parku Przemysłowo-Technologicznym szkolenie z tego zakresu. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny idealnie nadaje się do przeprowadzenia tego typu działań. Nie tylko miejsce, ale również sprzęt, jakim dysponuje, pomoże przedsiębiorcom w sposób profesjonalny przeprowadzić szkolenia. Posiadamy salę, w której jesteśmy w stanie pomieścić 80 osób. Jesteśmy jak najbardziej przygotowani na wszelkiego rodzaju szkolenia. Posiadamy też 15 komputerów, które możemy udostępnić osobom, które są zainteresowane, żeby organizować u nas szkolenia, spotkania, także bardzo serdecznie zapraszamy i park jest naprawdę miejscem, gdzie warto organizować szkolenia. Jest bardzo dużo miejsca, dzisiaj mamy dwóch instruktorów ratowników medycznych, także bardzo dużo miejsca jest, żeby później na karimatach, na fantomach przećwiczyć wszystkie pozycje, wszystkie takie momenty zagrożenia życia, także na pewno będą scenki, inscenizacje i tu jest bardzo dużo miejsca, żeby to wszystko pokazać. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny ma już w planach kolejne szkolenia dla przedsiębiorców. Będziemy organizować 27 kwietnia Kubek Biznesu, też o tym poinformujemy i serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zaprosił ośrodki szkolenia kierowców na coroczne spotkanie i wspólne rozmowy. Była to okazja do tego, by ich przedstawiciele mogli przekazać swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania ośrodka, a także pomysły mogące ulepszyć dotychczasową współpracę. Tym razem spotkanie zostało zorganizowane w Tarnobrzeskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Niedawno została oddana tu do użytku nowa poczekalnia, więc był to idealny czas na takie spotkanie, któremu od samego początku przyświeca jeden cel.
Co roku spotykamy się właśnie po to, aby porozmawiać, co się wydarzyło w roku poprzednim, podsumować funkcjonowanie ośrodka, co się działo w szkołach, ale przede wszystkim o tym, żeby porozmawiać, co nas czeka w przyszłości. W tym roku wyjątkowo to spotkanie nie odbywa się w styczniu, bo zawsze na początku roku takie spotkania organizowaliśmy, a odbywa się w marcu, no właśnie dlatego, że chciałem to spotkanie zorganizować już na tej nowej poczekalni, po to, żeby również właściciele ośrodków szkolenia kierowców, instruktorzy mogli tą poczekalnię zobaczyć, bo myślę, że od piątku, kiedy ta poczekalnia już jest otwarta dla naszych klientów, obserwuję na co dzień, widzę, że naprawdę sytuacja się diametralnie zmieniła. Na holu jest o wiele więcej miejsca. Tutaj ludzie w komfortowych warunkach oczekują na egzamin. Każdy ma swoje miejsce, nie ma tłoku. Podczas spotkania wszyscy mieli okazję zapoznać się ze statystykami zdawalności egzaminów praktycznych i teoretycznych, które są coraz lepsze. Fort Starnobrzegu już od kilku lat zdawalność ma dosyć wysoką. Jesteśmy albo na 9, albo na 6 miejscu w zależności od roku w skali kraju, więc ta zdawalność się wysoko utrzymuje. Przedstawiciele szkół jazdy poruszyli aktualne problemy, z którymi borykają się instruktorzy, jak i sami kursanci. Nie zabrakło pytań o sytuację na drogach, a także sugestii i uwag. Niektóre możemy postarać się zrealizować w miarę szybko, niektóre wymagają konsultacji, ponieważ dotyczy to uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim, czyli z instytucją nadzoru. Jeżeli tutaj będziemy mieli zgodę, aby na przykład kamerę cofania w pojeździe móc użytkować. Do tej pory niestety to było zabronione. Jeżeli uda nam się uzgodnić taką możliwość, to na pewno będziemy chcieli te udogodnienia wprowadzić. Tak jak mówię, na pewno wysłuchaliśmy tych uwag, które wpłynęły. Nie było ich dużo. W jakimś sensie się cieszę, bo to oznacza, że ośrodek pracuje dosyć dobrze. Zawsze tam jakieś problemy. To czasem było, że za długo czekają, no ale że denerwują się, wiadomo, że nerwy, ale no wychodzi to. Teraz jest okres taki zimowy, że no mniej jest po prostu kursantów i ten okres oczekiwania jest krótszy, także jest na bieżąco, nie ma tam jakiś tego, a jeśli tam ktoś zgłasza do mnie jakieś tego, to ja też zgłaszam do WORD-u i zawsze te problemy rozwiązujemy. Są problemy, ale problemy są raczej na bieżąco rozwiązywane. Mówię, jeśli mam problem, idę do pana nadzorującego i naprawdę na bieżąco sprawy są załatwiane. Nie ma jakichś tarć, nie ma kłótni, no wiadomo, no. Egzaminator, człowiek może się pomylić. Wszystko zawsze można wyjaśnić. Instruktorzy odnieśli się również do wprowadzonych w ośrodku w ostatnich latach zmian, które znacznie poprawiły standard pracy i nieco odstresowują kursantów ubiegających się o prawo jazdy. Tu dużo można powiedzieć, bo na tym placu manewrowym teraz mają udostępnione i jak nie ma egzaminów, po południu mogą korzystać, to jest od 16 do 20. I tak jak mój ośrodek, to powiem pani, że dużo korzysta, ponieważ no można się zapoznać już z tym placem. Ja miałem przypadki takie, że nie mogli zdać placu manewrowego, po wizycie tutaj bez problemu zdawali. No nie wszyscy potrzebują takiej pomocy, ale kto chce, może z tego skorzystać. Jest to w miarę pożyteczne. Jest też ta sala, czyli to jest ta sala komputerowa, co można sobie ćwiczyć te testy i no, są pytania takie z tej bazy, które no, licencję każdy ma na to i pytania są podobne właśnie na egzaminie państwowym. No i ja zachęcam, żeby moi, no i w ogóle, żeby kursanci korzystali. Poza uwagami, sugestiami nie zabrakło i dobrych, przychylnych słów na temat współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Ja już 30 lat prowadzę, zajmuję się nauką jazdy, było znacznie gorzej, teraz jest coraz lepiej. Muszę pochwalić panie, które obsługują tutaj klientów, kursantów. Wszyscy są naprawdę zadowoleni. Jest, w porównaniu z ubiegłymi latami jest duży, duży postęp. Jest bardzo dobrze, obsługa jest bardzo dobra. Są wszystko, muszę widać, wszystko jest bardzo dobrze teraz. No już tyle lat współpracujemy i jak na razie no dobrze się układa. No, widać dzisiaj nowe otwarcie, nowe pomieszczenia. Spotykamy się co kwartał, raz na kwartał. Jakieś nowe informacje czy coś to no, przekazujemy. Oczywiście WORD nam przekazujemy swoim pracownikom, instruktorom. No i tak, żeby szkolić, żeby to bezpiecznie szkolić, żeby te wyniki były, żeby jak najmniej było tych wypadków na drodze. No i bezpiecznie, żeby jeździć. Drużyna koszykarzy z gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu wzięła udział w zawodach sportowych młodzieży znanych pod nazwą Gimnazjada. Odnieśli sukces, są drugą najlepszą drużyną w całym województwie. Gimnazjada to coroczne zawody, na których sportową rywalizację mogą poczuć gimnazjaliści z całego województwa. Drużyna z gimnazjum nr 1 zajęła drugie miejsce, przegrywając tylko z drużyną ze Stalowej Woli. Droga do sukcesu była jednak długa.
Początek odbywał się, zaczął się tutaj od Tarnobrzega. Była to wtedy powiatowa gimnazjada, tutaj wygraliśmy, potem awansowaliśmy do rejonowej gimnazjady. W rejonowej gimnazjadzie zajęliśmy drugie miejsce, które było też premiowane awansem do półfinału wojewódzkiego. I w półfinale wojewódzkim również zajęliśmy drugie miejsce, co dawało nam możliwość gry o finał w baraży, w turnieju barażowym. Finał rozgrywek odbywał się w Jarosławiu. Tam zmierzyły się ze sobą cztery najlepsze drużyny z województwa. W półfinale tarnobrzeska drużyna zmierzyła się z zawodnikami ze Strzyżowa, w finale ze Stalowej Woli. Wróciła ze srebrem. No nie ukrywam, że tu większość chłopców trenuje też w klubie. Także ten sukces, nie byłoby tego sukcesu bez pomocy też klubu. Trenujemy 3-4 razy w tygodniu, chłopcy dodatkowo grają co tydzień mecze ligowe. Także to wszystko wydaje mi się, że procentuje. No jest to duże osiągnięcie, a myślę, że przed nimi jeszcze większa szansa w przyszłym roku na zdobycie pierwszego miejsca. Gimnazjaliści z Tarnobrzega mają jednak prawdziwego ducha sportu, bo choć drugie miejsce cieszy, to jednak czują niedosyt. Mieliśmy predyspozycję na pierwsze miejsce, cel za rok. Myślę, że do osiągnięcia spokojnie. Też uważam, że to jednak mogliśmy lepiej zagrać i wygrać to, bo to nie było nieosiągalne, mogliśmy wygrać ze Stalową. Walczyliśmy, to jest najważniejsze. Każdy centymetr na boisku, tak, to było widać. To był dobry mecz, dobre widowisko i mogło się podobać widzom. Kolejna gimnazjada dopiero w grudniu, ale młodych koszykarzy czekają w tym roku szkolnym jeszcze inne sportowe rozgrywki. Wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje. To była prawdziwie wiosenna odsłona drugiej części 26. edycji koncertu charytatywnego Wszystkie dzieci nasze są. Tym razem dedykowany był on blisko półtorarocznemu Kacperkowi. Koncertom charytatywnym Wszystkie dzieci nasze są i ich pomysłodawczyni Małgorzacie Korczak, dyrektor przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu, od lat przyświeca jedna myśl – nauczanie najmłodszych dostrzegania w ich najbliższym otoczeniu innych, pokrzywdzonych przez los dzieci. I trzeba przyznać, że z powodzeniem jej się to udaje. W przedsięwzięcie angażują się wszystkie tarnobrzeskie przedszkola, a chętnych do otrzymania pomocy też nie brakuje. Naprawdę warto. Jak się pomaga, to zawsze się coś zyskuje, jest się chyba lepszym człowiekiem. Ja myślę, że jest sens, wie pani, bo to naprawdę to, że te dzieci nasze się też uczą i też, że ludzie dostrzegają, że czasem nam się wydaje, że mamy takie wielkie problemy, a te nasze problemy są niczym wobec tego, jakie mają dzieci. Chore i rodzice, którzy muszą po prostu o nie walczyć i to o każdy dzień, o każdy miesiąc. Bo fundacje są fundacjami, ale tam się dostaje 30-40%, a reszta trzeba sobie szukać. I to tak się wydaje, ale to są pieniądze w tysiącach. Tym razem na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury wystąpiły przedszkolaki z piątki, ósemki, osiemnastki, piętnastki, dwunastki i siedemnastki. To ostatnie przedszkole było również współorganizatorem drugiej edycji koncertu. Nasze serduszka chcemy w darze nieść. Cieszymy się, że jesteście z nami, więc powitajcie nas gorącymi brawami. Śpiewaj, 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 śpiewaj cały dzień. Śpiewaj, gdy się śmiejesz, gdy ci smutno źle. Śpiewaj, 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 gdy zawiedzie ktoś. Gdy się coś nie uda, śpiewaj na cały głos. W programach artystycznych przygotowanych przez grono pedagogiczne poszczególnych placówek znalazły się zarówno wiersze, piosenki, tańce, jak i inscenizacje. Jak zawsze publiczność dopisała i nagradzała małych artystów gromkimi brawami. Wiosenna odsłona koncertu dedykowana była Kacperkowi Drozdowi, niespełna półtorarocznemu chłopcu, który urodził się z wieloma schorzeniami.
To są wady wrodzone, to jest zarośnięcie odbytu z przetoką do pęcherza boczowego, pęcherz neurogenny, nóżki końsko-szpotawe neurogenne, ektopia lewej nerki, częściowy niedorozwój ciała modzelowatego, właśnie zakotwiczony rdzeń, tłuszczak i jamistość rdzenia kręgowego. Także to są bardzo poważne wady, musi być codziennie rehabilitowany. No w sumie to będą rehabilitacje do końca życia. Wbrew wszystkiemu dziecko zaczyna chodzić, rehabilitacja jest potrzebna. W marcu jedzie na poważną operację i już raz w czerwcu było zbierane dla tego chłopca pieniążki, ale to jest, mama mówiła, kropla w morzu. Pomimo tego, że dziecko jest w fundacji, cały czas są potrzebne pieniążki. I zgłosili się oni również, bo chcą też skorzystać z tego. Może jeszcze ktoś im pomoże. Jak mówi Magdalena Drost, mama Kacperka, jest wokół nich wiele wspaniałych ludzi o wielkich sercach, którzy pomagają i wspierają całą rodzinę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że po prostu jest taka chęć, żeby pomagać drugiej osobie, a zwłaszcza naszemu dziecku. Bardzo się cieszę, że nawet dzieci są teraz zaangażowane. Na pewno synek też się będzie cieszył. Tak samo i mam synka przedszkolaka, więc też zawzięcie pomaga swojemu braciszkowi. Dlatego no, wspaniałe to jest, że po prostu tak nawet maleńkie dzieci pomagają drugiej osobie. Poza artystycznymi pokazami w wykonaniu przedszkolaków na wszystkich czekały różnego rodzaju słodkości, które można było zakupić w holu Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Podczas koncertu organizatorom udało się w sumie zebrać 2300 zł. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na program Bardzo Kulturalnie, sport, rozmowę o władzy i program Oko Reportera. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.